Wznosimy. Tak, wznosimy się. Halo, halo, witajcie. Wznosimy się i zaczynamy. Jest 9:00. Już od razu zaczynam z naszym gościem Pauliną, która w zasadzie też prowadzi turkusowe śniadania w Warszawie, więc czuję się jak u siebie. I w zasadzie Paulina, ty nadajesz od siebie teraz, tak? Tak, bardzo dziękuję Łukasz za gościnność, czyli Wrocław gości Warszawę w tym momencie. Myślę, że to też jest taki kawałek naszej rzeczywistości, że uczymy się od siebie nawzajem i zapraszamy nawzajem na turkusowe śniadania. Więc ja nie potrafię powiedzieć, które to jest, a myślę, że będzie, ponieważ jest, będzie też o rolach i o roli wizjonera i albo jak ja użyję też takiego terminu źródła, to Łukasz jest akurat też świetnym przykładem do tego, więc myślę, że się będziemy świetnie wymieniać w ramach dyskusji o tej roli, czym ona jest i jak potem ją prowadzić, a w ogóle też czym są role. Tak, super. Bardzo się cieszę, że mogło dojść do tego spotkania. Ja tylko jeszcze powiem troszkę o naszej społeczności. Ciebie też zapraszam, bo w sumie też twoja rola mówić o tym na spotkaniach, więc już pokazuję trzy filary turkusu, tak? Czyli samoorganizacja, pełnia i ewolucyjny sens istnienia. Czyli po pierwsze, no może tak, Paulina, może ty powiedz, czyli kolory. O tych filarach może coś powiesz, bo ja ciągle mówię to samo, mam wrażenie, a ty dzisiaj możesz powiedzieć to już ze swojego doświadczenia w sumie. Tak, to może też poprzez, myślę, że to jest taki kawałek, który Lalu spróbował dookreślić, znaczy znalazł te wspólne elementy w ramach organizacji, na które patrzył. I jest to jakiś punkt odniesienia dla tych osób, które chcą pójść w stronę turkusu, żeby popatrzeć na swoje organizacje od strony właśnie pełni, z sensu istnienia, czyli ewolucyjnego celu. I tutaj myślę, że rola wizjonera, będziemy o niej sporo mówić w ramach tego ewolucyjnego celu i sensu istnienia, który bardzo jest z tą rolą związany i połączenia tego wszystkiego z samoorganizacją. Te elementy są o tyle ważne, żeby patrzeć na nie też z jednej strony każdy zrozumieć, z drugiej strony popatrzeć na nie w tej kompleksowości tej trójki, bo one się nawzajem uzupełniają i trochę jeden bez drugiego nie może zaistnieć, jednocześnie nie daje takiego efektu, jeżeli jak zaistnienie ich wszystkich trzech, może tak. Tak, czyli, to ja tak... To ty powiedz o tym, który element jest którym. Tak, ja może jeszcze to uproszczę, bo my jak ciągle się spotykamy z tym tematem, zwłaszcza jak ty pracujesz to w tym zakresie, to jest takie proste i oczywiste dla każdego, ale przyznam szczerze, że przez pierwszy rok 2017, jak zaczynaliśmy siadania, to ja jeszcze do końca nie rozumiałem do końca tych wszystkich kolorów i tych filarów i tak dalej, więc te filary trzy, bardzo proste filary, czyli pierwszy, samoorganizacja, zespoły same wyznaczają cele, priorytety i je realizują. Nie ma jednej osoby, która wie wszystko, jest tam ostatecznym autorytetem i wydaje rozkazy. To zupełnie nie o to chodzi. Drugi filar to pełnia, czyli bycie autentycznym. Jak mam smutny dzień, to mam smutny dzień, nie zakrywam masek, nie zakładam na siebie, nie gram w gry korporacyjne, tylko taki jestem w pracy, jak i w domu. No i trzeci filar to jest ewolucyjny sens istnienia, tak pięknie to brzmi, natomiast w praktyce chodzi o to, po co my to robimy, co robimy, czyli pieniądze są w tych organizacjach, bo muszą być, ale nie są najważniejsze, one są celem, nie są właśnie celem do realizacji, tylko narzędziem do realizacji celu. Tak jak mamy samochód benzynowy, to nie jeździmy od stacji benzynowej do stacji benzynowej, tylko tankujemy, kiedy potrzebujemy. Tak samo w tych organizacjach te pieniądze są, bo muszą być, tak, ale one nie są celem samym sobie. No to tak upraszczając. No i jeszcze drugi slajd, który przygotowałem na wstęp, no to nasza społeczność, która w sumie zaczęła się akurat we Wrocławiu, bo Gabi Krupa ją zapoczątkowała wtedy w 2017 roku, no i później też za jakiś czas ty dołączyłaś, chociaż w sumie to jako wasza organizacja Energize, to myślę, że byłaś od samego początku. To, tak. Nie wiem, jak ty to widzisz, naszą społeczność. Tak, no tutaj w ramach roli też właśnie takiego wizjonera i źródła, myślę, że to się zaczęło we Wrocławiu, tak? Czyli Gabi i Łukasz zaczęli to i
dużą rolę spełnili w utrzymaniu tej i przekazaniu tej idei. Potem ta idea przeniosła się do Warszawy razem z Gabi, więc to tak trochę w ten sposób się zaczęło rozpowszechniać. I tak, Energized jako organizacja, w której funkcjonujemy, w której ja też działam właśnie z Gabi, jest tą organizacją, która bardzo mocno wspiera turkusowe śniadania i od strony organizacyjnej i od strony w ogóle koncepcji od samego początku. Tak, no to ja tylko tak dodam rzutem na taśmę, że Gabi przyjechała do Wrocławia w 2017 roku, bo akurat tutaj biznesowo miała klienta w ramach samoorganizacji. No i dlaczego by nie zrobić spotkań w tym temacie? A ja równolegle, nie wiedząc w ogóle o tych spotkaniach, odkryłem w ogóle, że jest coś takiego jak Turkus i zacząłem jeździć po tych organizacjach po całej Polsce. Dosłownie było kilka tych organizacji, które gdzieś się pojawiały na mapie i działaliśmy jakoś równolegle. Później Gabi wyleciała z powrotem do Holandii chyba, tak? Tak, wróciła na chwilę do Holandii, jednocześnie potem już osiadła w Polsce, najpierw we Wrocławiu. Tak. Więc jak Gabi wyleciała, zaproponowała mi, żebym ja dalej prowadził te śniadania we Wrocławiu. Ja się zastanawiałem, skąd ja w ogóle wezmę jakieś firmy skoro w Polsce jest tam kilka, ale daliśmy radę, zaczęło się kręcić. Natomiast to było bardzo niepozornie, to nie było tyle osób, co widać na zdjęciu, tylko to było śniadanko na 5 osób przy kawce i rozważaliśmy case. Akurat zawsze ktoś się pojawiał, kto miał jakiś case, więc to było bardzo super, natomiast no, to były skromne początki. Tak? I Gabi rzeczywiście wróciła do Polski, to już założyła we Wrocławiu, przepraszam, w Warszawie. No i doszliśmy do wniosku, że jest super okazja, żeby zacząć to robić też w innych miastach i tak pojawiły się inne miasta. To zdjęcie jest z konferencji ogólnopolskiej akurat w Krakowie, nie? To 2019 rok. Dobrze, super. To może tak, ja jeszcze chciałbym zrobić taki krótki wstęp o rolach, bo mieliśmy coś takiego jak warsztat o rolach wewnątrz naszej organizacji turkusowych śniadani i chcieliśmy bardziej skonkretyzować, co kto robi i za co odpowiada, jakie ma odpowiedzialności. Wtedy się w ogóle dowiedziałem od ciebie, że rola składa się z konkretnych elementów i że to ma konkretne ramy, czy to w holokracji, czy w socjokracji. Ja nie wiem, z czego to wynika, z jakiej metodologii, ale wiem, że tych cech, jakby cztery cechy roli. Tak? Więc ja może tak tylko jeszcze pokażę, jak ten warsztat wyglądał u nas, jaka była struktura. Po pierwsze, zebraliśmy się, żeby na Miro, czyli to są takie narzędzie do karteczek, czyli można obrazowo powiedzieć, że żółtymi karteczkami określiliśmy, jakie rzeczy robimy i jak możemy nazywać rolę. I to była taka wielka burza mózgów. Czyli każdy, co miał w głowie, to po prostu to wrzucał na te karteczki, czyli na Miro. Miro jest takim wirtualnym narzędziem. Później wszystko trafiło do Excela i wtedy z tej burzy mózgów zaczęło się to wszystko klaryfikować, konkretyzować. I przyznam szczerze, że tego było bardzo dużo z tych karteczek, bardzo, bardzo dużo, bo było też sporo osób w tym procesie, więc tak na szybko opracowałem wtedy takie narzędzie. Ja tylko pokażę fragment, żeby to oddać, żeby można było sobie zwizualizować, o co tutaj chodzi. Natomiast nie będę całości pokazywał. To generalnie akurat na tym slajdzie jest pokazana zakładka zadania, gdzie po prostu już przeszliśmy dalej i wylistowaliśmy wszystkie zadania i proponowaliśmy, kto mógłby zostać, no, jaka rola mogłaby się zająć tymi zadaniami. Później jest konkretna zakładka, gdzie już są role opisywane, kto mógłby przyjąć daną rolę, kto się zgłasza do tego i na końcu wyniki. Natomiast to już nie będę pokazywał szczegółów, bo tego jest bardzo dużo, ale generalnie chodzi o to, że wracając do tego procesu, to jest ten etap drugi, gdzie do Excela trafia cała burza mózgów i wtedy się to klaryfikuje, a na końcu już doprecyzowujemy i ustalamy, kto daną rolę weźmie. Więc na końcu mieliśmy punkt piąty, czyli już mieliśmy takie, mamy MVP naszych ról w TS i przyznam szczerze, że bez tych ról działaliśmy jakoś tak, nie wiem, 3-4 lata tak dosyć mocno, intuicyjnie, ale po tym dużo rzeczy się wyklarowało. Na pewno najważniejsze, jedno z moich najważniejszych odkryć to, że Świstak jest taką rolą ambasadora i pozyskuje partnerów i od tamtego czasu tak też pozyskuje partnerów i mamy taką rolę aktywną. Tutaj kolejna rzecz z tego warsztatu to jedno opisane takie, no nie stanowisko właśnie, tylko rola, czyli tutaj mamy te cechy. Pierwsze to jest cel tej roli, później jest odpowiedzialność, czyli co ona robi. Czwarte to jest decyzyjność, o czym decyduje ta rola i czwarte to jak długo, jaka jest powiedzmy kadencja tej roli. Tak? Więc to jest esencja tego, nad czym pracowaliśmy. No nie wiem, czy coś jeszcze chciałabyś powiedzieć, jeżeli chodzi o taki wstęp, bo to cały czas robimy wstęp o roli wizjonera, ale uważam, że nie można wejść do tej roli bez zrobienia takiego ultra krótkiego wstępu, że te role to nie jest tylko taka pogadanka, tylko to jest osadzenie w konkretnej rzeczywistości i tu są konkretne kryteria, czym jest dana rola, tak?
Tak, role są właśnie z tych systemów, tak, czyli z holakracji, socjokracji. Ten konkretny przykład i taki format roli to jest bardzo mocno holakratyczny. I jednocześnie, żeby też wam dać troszeczkę takiego punktu odniesienia, tak, mamy w organizacjach tradycyjnie prowadzonych, mamy stanowiska. I rola to jest mniejszy poziom szczegółowości niż stanowisko. To, co żeśmy zrobili jako proces, to jest bardzo częsty proces, jak się takie role ustala, czyli popatrzy się poprzez najpierw poprzez zadania, jakie są, potem te zadania się grupuje i z nich wyłaniają się role, bo one są w organizacjach po prostu, tak? Po prostu ludzie je wypełniają. Jednocześnie rola to jest mniejsza jednostka niż stanowisko i pozwala w organizacjach turkusowych na to, żeby pełnić różnorodne role z różnych obszarów. I to jest taki kawałek właśnie, który składa się do pełni, czyli ktoś może być czasami w roli, mieć jakiś kawałek roli na przykład, nie wiem, w obszarze marketingu i może mieć jakiś kawałek, jakąś rolę, znaczy nie kawałek roli, tylko jakieś zadania, czyli rolę w obszarze marketingu i może mieć tak samo rolę w obszarze, nie wiem, finansów. Co w momencie, kiedy patrzymy na tradycyjne organizacje, gdzie jest stanowisko, no to ciężko sobie w momencie wyobrazić kogoś, kto ma stanowisko i w marketingu, i w finansach. To pozwala też osobom na rozwój, tak? W różnych obszarach, czyli mogę mieć rolę, mogę pracować i jakby zapiekować się większą ilością ról, na przykład właśnie w marketingu, a chcieć spróbować finansów, albo na odwrót, i mogę przejąć jakąś rolę, powiedzmy, mniejszego kalibru, z mniejszą decyzyjnością i z mniejszym obszarem odpowiedzialności właśnie w nowym obszarze, w finansach, i zacząć się tego uczyć i sprawdzić, czy to jest dla mnie. Więc to jest taki moment, kiedy w strukturach, które nie mają hierarchii, a mamy taki hierarchii stanowisk, bo tych stanowisk nie ma, jest to, jeżeli mówimy o ścieżce rozwoju, powiedzmy, no to jest sposób na ścieżkę rozwoju. Nie pięcie się w hierarchii, tylko właśnie przyjmowanie różnych ról, jeżeli ktoś ma takie życzenie. Dobrze, to wiesz co, w sumie teraz wywołałaś taki temat, który też jest bardzo podstawowy i uważam, że warto go podkreślić, zanim wejdziemy jeszcze do głównego tematu, bo czym innym jest rola, a czym innym stanowisko, i większość z nas przywykła do tego, że wszędzie są stanowiska, zwłaszcza w organizacjach hierarchicznych, gdzie no w zasadzie prawie wszyscy jesteśmy. Więc teraz, jeżeli ktoś chce wejść w jakąś rolę, gdzie jest organizacja ściśle hierarchiczna i są stanowiska, to nie ma takiej możliwości, tak? To musi być z góry jak gdyby ustanowione, że jest w ogóle przestrzeń na coś takiego jak rola w organizacji. Dobrze tak. Myślę? Tak, dobrze myślisz. To znaczy przejście na logikę ról z logiki stanowisk, no to jest jedna z podstawowych zmian, jeżeli chodzi o te organizacje, które będą działały w oparciu o socjokrację i holakrację. Co nie znaczy, że to jest jedyny sposób, tak? Ułatwia. To jest coś, co ułatwia, bo rola grupuje zadania i odpowiedzialności. Stanowisko jest dużo szersze i dużo trudniej jest oddelegować całe stanowisko komuś, przekazać, a dużo łatwiej jest przekazać rolę. Zresztą stanowisk najczęściej nie definiujemy aż tak szczegółowo, jeżeli chodzi o na przykład, po co ono istnieje. I to jest bardzo czasami dobre pytanie, tak samo jeżeli chodzi o rolę. No tak. Są takie stanowiska, które podejrzewam, że nie mają większego sensu, jakby tak wejść głębiej. Dobrze, czyli co? Czyli jeżeli ktoś ma tą rolę wizjonera, tak, to musi być przestrzeń w organizacji, żeby taka rola powstała. Chyba że to będzie taka rola, gdzie ta osoba wie, że jest takim wizjonerem, ale nie jest to zdefiniowane z góry, tylko jak gdyby działa troszkę, no, powiedzmy, w tych swoich ramach, które. No wie, jaka ma odpowiedzialność jakiego wizjonera, ale z drugiej strony jest rozpoznawana przez organizację, więc pytanie, czy my teraz będziemy rozmawiać o tym, gdzie mamy tą przestrzeń, czy jest jeszcze szansa, że ktoś, kto ma, no, chcę powiedzieć ciągoty, tak, ale predyspozycje do tego, żeby w taką rolę wchodzić, a nie jest w takiej organizacji, czy w ogóle jest szansa, że będzie taką rolą? Tutaj myślę, że słowo rola, w tym momencie sam termin rola może być
używany i to jest jakby rola w ramach już struktury organizacji i to są te struktury, które są często w kręgach i których w tych kręgach są role i są przejmowane. Natomiast ta rola wizjonera to może być w takim, powiedziałabym, szerszym pojęciu roli, tak? Że jeżeli nawet organizacja jest tradycyjną organizacją i ktoś chce przyjąć taką misję na siebie w sumie, tak? Czyli właśnie rolę, wziąć odpowiedzialność za coś, to tylko ważne jest, żeby popatrzeć na to, właśnie po co ta rola jest. Możemy przez ten pryzmat popatrzeć, jaka jest odpowiedzialność, trochę użyć tej struktury do wytłumaczenia tego, co ta rola może, co ta osoba może robić w tej roli, obejmując tą rolę. Osoba nie jest rolą, rola jest. Natomiast akurat właśnie w tym podejściu wizjonera, wizjonerki, ta rola jest bardzo mocno spojona na początku przynajmniej z osobą i trudno przekazywalna. No tak, no zwłaszcza jeżeli ktoś zaczyna coś i ludzie dołączają, no to później łączą tą ideę z tym człowiekiem. Natomiast no jeżeli mamy jakąś dojrzałą organizację, która powiedzmy, że wchodzi w jakiś okres modernizacji czy reformacji, nazwijmy to, zwał jak zwał, i powiedzmy, że ona trwa już, strzelam, no, kilkadziesiąt lat, tak, jest zmiana pokoleniowa i może to już jest druga zmiana pokoleniowa i nawet to nie chodzi o to, że nie wiem, syn prezesa będzie tym nowym wizjonerem, tylko być może no, osoba, która jest tam w kadrze menadżerskiej, tak, no, mówiąc z tymi strukturami tradycyjnymi, ma pewną wizję rozwoju, bo może tak, wchodząc troszkę w świat IT, no technologia idzie bardzo szybko, tak, i byłem świadkiem, to jest przykład z pierwszych śniadań we Wrocławiu w 2017 roku, gdzie pewna organizacja, pewna firma IT weszła w samoorganizację, dlatego że po prostu właściciel nie miał czasu, żeby zarządzać firmą, która była w mieście obok. I okazało się, że to wypaliło, to był eksperyment, tak, więc to był bardzo ciekawy case, tylko że zabrakło tej roli wizjonera, właśnie to, o czym teraz mówimy. I co prawda oni bardzo super organizowali się i efektywność pracy była bardzo wysoka. Tylko jeżeli brakuje tego wizjonera, to oni, obrazowo mówiąc, tną bardzo szybko te drzewa w lesie, ale się okazuje, że to nie jest ten las. I nikt nie mógł zobaczyć, że to nie jest ten las, bo każdy był zajęty tą bardzo efektywną pracą. I koniec końców okazało się, że oni musieli zamknąć tam albo przeorganizować cały projekt, chyba zamknąć. Po prostu później robili coś innego, dlatego że produkt, który rozwijali, to było coś na zasadzie gadu-gadu, a jak wiemy, gadu-gadu wyszło już dawno z użytku, więc po prostu oni w którymś momencie mieli doskonały produkt, ale nikt go już nie chciał używać, bo świat poszedł do przodu i nikt już takich rzeczy nie używa, tak? Więc no, pytanie, czy w takiej rzeczywistości, kiedy mamy na przykład taką organizację, oni sobie tam pracują intensywniej, no i nagle się pojawia ktoś, kto powiedzmy jest tym programistą, mówi, ej, słuchajcie, to chyba nie ma sensu, w ogóle ludzie za pół roku przestaną używać takich rzeczy, nie? Ta wizja może być na różnych poziomach, tak? Wizja, która mówi o stworzeniu organizacji na przykład, która ma coś zrobić w świecie, tak? Coś wnieść do świata. To jest jakby jeden kawałek wizji, czyli samo tutaj, gdzie ta, w tej organizacji przytoczonej przez ciebie, tutaj ta wizja, co to ma być w świecie, troszeczkę, no po prostu ludzie chcieli zrobić coś, nie mieli tej kompetencji najprawdopodobniej, żeby zobaczyć, jak to się osadzi, czy ten produkt będzie czymś, czego świat potrzebuje. To jest jeden kawałek. Drugi kawałek to jest też wizja dotycząca tego, jak pracujemy, tak? Czyli to jest ta organizacja, jak na przykład właśnie, że chcę zmienić podejście albo chcę stworzyć organizację, która jest oparta na trzech filarach turkusu. To też jest wizja, tak? Czyli niekoniecznie wizja musi być o tym, co robimy, może bardzo mocno może być też o tym, jak robimy w świecie i jak robimy, jeżeli chodzi o to wewnętrzną organizację. To jest takich kilka elementów. Jednocześnie, jak sobie popatrzymy pewnie, jak w ramach turkusu te wizje, jak, dlatego mówiłam o tych trzech filarach, że one warto, żeby popatrzeć na nie kompleksowo i spójnie. Jeżeli mamy sens istnienia i jednocześnie samoorganizację i jednocześnie pełnię, to znaczy, że mamy tą
bardzo jasno wyznaczoną i to jest taki kawałek, który w ramach roli wizjonera jest bardzo ważny i tym wizjonerem może być ktoś, właściciel, najczęściej, znaczy często jest to właściciel bądź właścicielka, albo ktoś wysoko dotychczas w hierarchii, który chce coś, chce albo stworzyć, albo zmienić, albo przedsiębiorca, który tworzy jakiś biznes. To jest taki, natomiast nie musi, to niekoniecznie musi być ta osoba, to musi być osoba, która ma jakąś wizję tego, co chce zrobić i zacząć, czyli wyznacza gwiazdę północną, kierunek, w którym idziemy, tak? I zaprasza do pójścia w tym kierunku pozostałą część organizacji. Jeżeli tym kierunkiem jest nie tylko jakiś wpływ na świat, popatrzmy na Patagonię, tak? Patagonia, która jest taką flagowym przykładem organizacji turkusowej, założona z potrzeby serca produkowania dobrej odzieży sportowej, przeistoczyła się i przeistoczyła się w taką organizację flagową też na poziomie właśnie samoorganizacji, czyli dopełnione zostały do tego, do tej części raz produktowej, ale nie tylko produktowej, bo to jest odzież sportowa, ale tam jest dużo więcej niż odzież sportowa. To jest jak chcemy w ogóle z tym światem być, dbać o niego, tak? To jest odzież sportowa produkowana z odpowiednich materiałów, z patrzeniem na bardzo mocnym na ekologię. To są pionierzy w tym, żeby nie pakować odzieży w 50 tysięcy pudełek, tak? Tylko żeby ona wisiała po prostu na wieszakach i nie była zapakowana potem w nic. To jest organizacja, która wyznaczyła sobie za cel to, że nie musi rosnąć na poziomie sprzedaje więcej. Tylko patrząc poprzez wpływ na świat, no dobrze, to my możemy naprawiać naszą odzież, albo nie tylko naszą. Tak? I to jest potworzenie naszej rzeczywistości, czyli bardzo jasna wizja, jak chce istnieć w świecie, jednocześnie bardzo jasna wizja, jeżeli chodzi o to, jak chcemy funkcjonować jako organizacja, tak? I tutaj znowu, akurat u nich jest już to mocno posunięte, czyli ludzie tworzą organizację i to jest bardzo fajny przykład też podpięcia się, bo to jest taki kawałek wizjonera, który jest mega ważny, tak? Bo żeby wizjoner nie był tą lokomotywą, która rusza ze stacji i zapomniała podpiąć wagoników. No bo pojedzie sama, tak? I w tym momencie, a wagoniki zostaną wkurzone na stacji, więc to jest takie zaproszenie też ludzi do tego, żeby współtworzyli tą firmę, czy jakąkolwiek organizację, bo to niekoniecznie musi być firma, to może być jakakolwiek organizacja po prostu, czy ruch, czyli zaproszenie społeczności do tego, żeby ją współtworzyć, tak? I to może być z poziomu, ja mam wizję i jakby tworzę zalążek organizacji i potem kulturę, którą tworzę, jest z założenia samoorganizacyjna, nie wymaga kontroli i tutaj jest też właśnie świetny przykład Patagonii, jak oni są też politycznie mocno zaangażowani, robili takie wszywki polityczne czasami na różnych swoich ubraniach i ktoś zapytał kiedyś, jakiś dziennikarz robiąc wywiad z osobą, która była odpowiedzialna za marketing w Patagonii, się pyta tego człowieka, a dlaczego takie wszywki, coś tam, wszywki? A, to coś żeśmy zrobili, a to ja nie wiem, a to musiałbym się zapytać tego, który to zrobił. Czyli tak z poziomu takich tradycyjnych organizacji, mówi Jezku, tutaj działanie związane z marką, jakoś kształtujące tą markę, a osoba, która jest flagową osobą, jeżeli chodzi o marketing, nic na ten temat nie wie, jak to, nie? A to coś, co może wpłynąć w ogóle na odbiór marki, więc to jest taki kawałek właśnie, że już w którymś momencie wizjoner, wizjonerka tworzy, dał tą gwiazdę północną, wiadomo jaki jest kierunek, została stworzona kultura organizacyjna taka, a nie inna, rama, czyli na co się umawiamy w ramach organizacji, bo kultura organizacyjna jest taką ramą, tak. I potem ludzie sami trochę kreują tą rzeczywistość i to jest bardzo już taki daleko posunięty też, bo myślę, że połączenie wizjonera z właśnie z samoorganizacją, co nie zawsze jest łatwe. Myślę, że Patagonia jest takim, no trzeba pewnie będzie mocno poszukać jeszcze Morningstar pewnie. U nas myślę, że na przykład Jan Gontach, który był szefem Sodexo na Polskę i Europę, on tworzył taką organizację. Miał wizję, stworzył ramę i potem bardzo mocno jej pilnował, ale też nie przywiązywał się do tego, żeby znać każdy szczegół i być tą w tej mikrokontroli, tak? Tylko on tworzył tą ramę, a ludzie już ją sami wypełniali. To też jest taka umiejętność, czyli z jednej strony
wizja, widzę, gdzie organizacja idzie, z drugiej strony daję ramę, a już w ramach tej ramy jest pełna wolność, jak ją wypełnić. Jaka to organizacja była? Sodexo i Jan Gondach. Sodexo Polska, no niestety Jan był na turkusowym śniadaniu w Warszawie i był na, poszukajcie sobie, jeżeli ktoś chce, wystąpienie jego na YouTubie, bo niestety już go nie ma z nami przez COVID, także warto posłuchać. I też w ramach turkusowego prezesa chyba też są wywiady z Janem. Super, pięknie widziałem. A powiedz mi, możesz jakiś case w ogóle podać z pracy, którą ty masz z klientami, jeżeli chodzi o wizjonerstwo, wizję wizjonera? Mogę bez nazw na razie na tym etapie, bo też to bardzo często są organizacje, które są w trakcie i niekoniecznie na razie jeszcze chcą wychodzić z tym na światło dzienne, powiedziałabym, bo patrzą, przyglądają się i testują. Tak, jesteśmy w ogóle w takim okresie chyba testowania nowych form, nowego podejścia. To jest taki kawałek, myślę, że jedna z organizacji, mniej więcej tam 150 osób, mająca taki bardzo mocny trzon organizacyjny, coś w rodzaju, powiedzmy, można to przyrównać do headquarters, tak? Czyli ludzie też bardzo mocno zaangażowani, taki fajny, zgrany zespół i mnóstwo współpracowników. I była taka wizja, żeby połączyć i bardzo jasny, określony cel, bardzo fajnie określona wizja, fajnie poukładana na poziomie właścicielskim wizja, gdzie ta organizacja ma być. No i właśnie, no to dobra, to chcemy samoorganizacyjnie. I chcemy też, bardzo to było fajne i ciekawe, zaprosić osoby z całości, czyli nie tylko z tych ludzi, którzy jakby są na stałe związani z firmą, ale też tych, którzy współpracują z firmą na takim luźniejszej stopie do współkreowania jej. I dużo wysiłku zostało włożone w to, żeby z tymi ludźmi zacząć pracować. I wnioski, jakie były na koniec, to były takie, że nie wszyscy muszą chcieć współtworzyć tą wizję. No, że jest część ludzi, którzy po prostu chce mieć fajne miejsce pracy, dobre relacje, transparentność współdziałania i organizacji, w której funkcjonują i nie chcą jej współtworzyć. Im wystarczy, jeżeli mają głos, jak coś chcą poprawić, żeby ten głos wiedzieli, gdzie się zgłosić, natomiast nie mają ochoty na współtworzenie. I to też jest taki kawałek, że jeżeli jest wizjoner bądź wizjonerka, żeby się nie napinać na to, że musimy te wszystkie wagoniki podpiąć od razu do tego pociągu tworzenia wizji. Je trzeba podpiąć potem na poziomie tego, żeby o nie zadbać, żeby zrobić im miejsce, żeby procesy, które tworzymy w organizacji, były spójne z wizją, jaką chcemy osiągnąć, a jednocześnie nie napinać się, że wszyscy muszą. I tutaj kluczem jest rozmowa, bo to, że jeden z właścicieli po prostu przejechał się po Polsce i pospotykał z ludźmi, opowiedział im o swojej wizji i usłyszał od nich, że oni to by chcieli, a tego by nie chcieli, bardzo pozwoliło im w sumie na zbudowanie tego kształtu organizacji, którą chcą i skupienie się na współkreowaniu tej ramy poprzez ten zespół podstawowy, który powiedziałam, korowy, który chciał to robić, a pozostali trochę jako tak z poziomu takiego, czy im to pasuje, tak? Czy chcą funkcjonować w takiej, a nie innej organizacji. Więc to jest taki bardzo istotny kawałek, jeżeli chodzi o tworzenie wizji. Tylko bym się podpiął jeszcze, bo zanim przejdziemy dalej, wydaje mi się, tutaj Gosia zadała pytanie, to teraz ją wkleję, tylko jeszcze też mam pytanie, bo to jest bardzo taki temat, myślę, że wizjonerski w sensie, no, pionierski. Mało kto rozmawia w taki sposób o roli wizjonera, jak ty to robisz, jesteś praktykiem tego i konkretne case'y przerabiasz, więc w tym case'ie, o którym ty mówisz teraz z klientem, to rozumiem, że część osób zdeklarowała się, że chce aktywnie współtworzyć tą wizję, ale druga część powiedziała, że nie chce aktywnie współtworzyć tej wizji, ale jednocześnie będzie działać w ramach tej wizji. Tak? Nie będą jej jakoś torpedować, atakować, że albo mówią, że to w ogóle z nami nie współdziała, tylko dla nich jest to okej, ale nie widzą potrzeby aktywnie tam. Tak, oni są tutaj po to, żeby wykonywać jakieś określone zadania i im to spokojnie wystarcza, czyli ich rola i odpowiedzialność to jest
jakby w ich rolach, w ich odpowiedzialnościach nie ma współkreowania i nie chcą, żeby było. Im wystarcza to, że ktoś po prostu organizuje im pracę w jakichś określonych ramach i tutaj chcieli mieć głos, żeby się wypowiedzieć, czego potrzebują. Jeżeli te ramy są przestrzegane, to jest to na tyle wystarczające dla nich, nie chcą być wizjonerami i tutaj patrzeć, gdzie, jaką nową ofertę możemy rynkowi złożyć, co fajnego możemy na nim zrobić. Nie, oni po prostu chcą, żeby ktoś się tym zajął, a oni zrobią swoją pracę jak najlepiej potrafią. Okej, w ramach tej wizji. To już daję pytanie Gosi. Gosia pyta, a dawanie głosu i wywieranie wpływu nie jest współtworzeniem? Jest, z tym, że jest na innym etapie, bo to jest tak, że można powiedzieć, że mamy jakiś pomysł, który jest niedoprecyzowany i doprecyzowujemy go, jakby współtworzymy i ten pomysł bardzo mocno ewoluuje na tą organizację, czyli na przykład pomysł na kierunek strategiczny, to może być ten moment, a może być tak, że ten pomysł na kierunek strategiczny, na to jak organizacja będzie funkcjonowała, powstaje i jest tylko sprawdzenie albo aż sprawdzenie i to też jest bardzo dobre z organizacją, czy nie ma, już używając też podejścia holokratycznego i socjokratycznego, czy nie ma blokady, czy nie ma sprzeciwu w organizacji, żeby coś takiego przyjąć, tak? Czyli czy nam będzie łatwo z tą formą pracować? Jak najbardziej jest, tylko że jest to lżejszą formą, tak? To nie jest na poziomie wizji, tylko już bardzo praktyki organizacyjnej. Tak przynajmniej ja to postrzegam. Okay. Chyba, że Małgosia, jakby możemy się pospierać. Także śmiało, Gosia, zadawaj pytania. Tutaj. Tak, to dodam, Gosia chyba dodała teraz kciuk, tak, Gosia dodała kciuk, także mówi, że okej. Okay. Dźwięki, które tam sobie lecą przez chwilę, to dosłownie samoloty lecą, także możecie nie zwracać uwagi. To tak, jestem w miejscu bardzo wizyjnym, tak unosimy się czasami. Do... Tak, no okej, okay, to może pójdźmy dalej z tym case'em, bo myślę, że to jest bardzo ciekawe doświadczenie. Czy możesz jeszcze coś powiedzieć o tej organizacji? Jaki jest plan w ogóle, nie wiem, wdrożenia wizji? Bo rozumiem, że w którymś momencie osoba, która jest tam founderem, czy nie wiem, szefem tej organizacji, doszedł do wniosku, że chce mieć jasną wizję, czy chce mieć rolę wizjonera, czy jak to się łączy z naszym tematem? Nie, jeżeli chodzi o tą konkretną organizację, no to ta wizja już była, tak? To była bardziej jak zaprosić ludzi do tego, żeby byli wszyscy na pokładzie i okazało się, okay, że to zaproszenie ludzi, czyli podpinanie tych wagoników z tej metafory pierwszej, nie wszystkie wagoniki chcą być tak samo mocno spięte, tak po prostu. Tak? Jedne chcą uczestniczyć jeszcze we współkreowaniu nie tyle wizji, jeżeli chodzi o na przykład o produkt oferowany rynkowi, ile wizji na etapie jak chcemy pracować, to tutaj była mocny wkład części osób, natomiast pozostałe osoby w momencie, kiedy ta wizja zostanie wypracowana, chcą tylko mieć głos sprawdzający, czy im to pasuje. I to jest taki kawałek, więc po prostu to zostało w ciągu paru miesięcy taki objazd Polski został zrobiony, zebrane zostały te wszystkie głosy, potwierdzone właśnie ta konfrontacja taka z rzeczywistością, że nie wszystkim musi tak samo zależeć jak właścicielowi na stworzeniu wizji organizacji i część ludzi po prostu chce mieć fajne miejsce pracy i robić to, co lubią i tyle. To też jest taki, myślę, ciekawy, dobry wniosek, tak? Że nie wszyscy zawsze będą chcieli w tym samym stopniu uczestniczyć. No też to jest jakaś wizja dla tej osoby, tak? Jeżeli tak, szukają takiego miejsca, które będzie wspierało ich wzrost osobisty, no to jest to jakaś wizja, tak? Myślę, tak, że właściciel tej firmy czy organizacji miał raczej na myśli jakiś, nie wiem, może wpływ społeczny albo coś takiego szerszego. Okej, okay, a możesz jeszcze jakiś case może podać, który jest taki jakiś nawiązujący? Podam case, który nie jest z Polski i nie jest case'em, w którym ja uczestniczyłam, ale case właśnie, który z kolei zaprasza ludzi do którego sobie możecie poszukać. Albo jeszcze jeden może z Fabii, to są dwa, jestem akurat mocno związana z rynkiem francuskim i mocno śledzę to, co się dzieje we Francji i był kiedyś w Polsce, nawet gościł na takiej konferencji firmy z duszą, Michel Serra, który jest właścicielem firmy logistycznej i który miał właśnie taki, chciał zmienić podejście do funkcjonowania tejże firmy.
I tam podeszli od strony takiego stworzenia wspólnej wizji poprzez też zrobienie takich, zaproszenie ludzi. I to też nie ma musu, tak? Czyli nie każdy musi. Ci, którzy chcieli, mogli współtworzyć tą wizję na poziomie po prostu wielkich warsztatów, które były zorganizowane właśnie wykreowania wizji wspólnej. I to było też bardzo ciekawe. I znowu, nie wszyscy wzięli w nich udział. Ci, co wzięli, to są ci, którzy po prostu mają chęć mieć wkład w to. I oni coś takiego wykreowali. On napisał o tym książkę, więc jak ktoś jest francuskojęzyczny, to bardzo polecam książkę Michela Sacha. Jednocześnie to, co zrobił, o czym on opowiada i co bardzo mocno pokazuje w tej książce, że z jednej strony to jest zaproszenie organizacji do tego, a z drugiej strony to jest wyruszenie w jakąś taką niesamowitą osobistą podróż i to myślę, że to też jest kawałek taki, który jest istotny dla osób, które prowadzą organizacje tradycyjne i którzy mają, przeczytali Lalu i mówią, dobra, to my tak chcemy. To wyruszenie w tą podróż osobistą, którą opisuje Sara, które wymagało od niego wielu godzin medytacji w górach, pracy z terapeutą i tak samo najpierw od zarządu, tak, ludzi, którzy zarządzali przejścia pewnego takich barier w przekonaniach, nie, uwolnienia organizacji na zasadzie właśnie samoorganizacji, bo to był ten kierunek, w którym chcieli iść. To była bardzo duża praca na ich poziomie mentalna najpierw, żeby w ogóle się zgodzić, dać tą przestrzeń ludziom później, nie? Jest to no dobrze. Jest bardzo istotny kawałek, jeżeli chodzi o tą rolę. To ten case, o którym ty mówisz, to myślę, że to może być jeden z takich kluczowych, jeżeli ktoś rzeczywiście chce zacząć podróż w tym kierunku. Tylko teraz tak, rozumiem, że on miał jakąś, czy ma jakąś wizję, która jest szersza niż ta organizacja, tak? I chciał zaprosić członków. Wiesz co, myślę, że jego wizja nie polegała na tyle na... On miał wizję zmiany sposobu funkcjonowania organizacji, tak? Czyli mówiąc bardzo skrótowo, to powiedzmy, że przejścia pewnie z pomarańczowego z odcieniami zielonego na turkusowe, tak? Do samoorganizacji. I to był taki kawałek, który chciał. A to wymagało też dużej przemiany w nim, żeby przestać też być tak bardzo na miejscu kontrolującym i puszczenia dania tej organizacji w jakimś stopniu, podarowania jej ludziom, tym, którzy chcą i zobaczenia, co z tego wyjdzie, więc to jest taki kawałek, a jednocześnie organizacja chyba, którą przejęło po ojcu, coś takiego, więc z tym taka też odpowiedzialność. Okay. No. Czyli w sumie, czyli pojawił się jak gdyby w nowej roli, zobaczył, to też jest ciekawy taki proces wewnętrzny, tak, czyli miał jakiś taki czas odosobnienia, kiedy, nie wiem, wyklarowała mu się ta wizja, a później zaprosił ludzi do tej wizji, tak? Tak, tylko że on to zrobił, to była chyba firma rodzinna, jednocześnie niekoniecznie on to zrobił na początku przejęcia tej firmy. To nie jest okay. Tak. On po prostu w którymś momencie dojrzał do takiej decyzji, więc on już tą firmę prowadził przez jakiś czas i to dosyć długi w związku z tym. I to też nie jakby, powiedzmy, to nie był młodzieniec, który to robił, tak? W związku z tym to był człowiek z doświadczeniem, z całym swoim bagażem życiowym i zmiana swojego paradygmatu myślenia jest tutaj bardzo istotną, że to nie jest tylko... Chodzi mi o to, żeby powiedzieć, że jeżeli ktoś ma wizję, żeby organizacja się zmieniła i on czy ona do tej pory stali na czele tejże organizacji, to nie można tego oddelegować i powiedzieć, to niech się organizacja zmieni, niech ludzie się zmienią, a ja się nie zmieniam. Tak się nie da. Po prostu. W związku z tym trzeba mieć tą świadomość, że się wyrusza w swoją własną podróż również razem z całą organizacją. Zdarzyło mi się pracować z inną organizacją, gdzie zaczęliśmy właśnie z właścicielami pracować od takiego przyjrzenia się temu, jakie są ich przekonania i wartości, które wyznają. I wśród właścicieli była jedna osoba, która miała duży opór przed daniem przestrzeni organizacji ludziom i efektywnie nie weszli w to. Tak, dlatego, że byłoby to zdecydowali, że jest to za trudne dla tej osoby i nie chcą tego po prostu jako, bo byli współwłaścicielami. W związku z tym to też jest, taka praca mentalna do wykonania samej ze sobą albo samego ze sobą.
No, zdecydowanie. Zdecydowanie tak. To też temat może najpierw wejdźmy w pytanie gości, bo to też nawiązuje do tego, co mówiłaś, już podaję. Paulina, co ci się dzieje dalej? Ja mam takie doświadczenie, że ta wizjonerka czy wizjoner musi jednak pobudzać ludzi na dystansie, aby wizja nie umarła. Jak to widzisz? Tak, czyli tak, rola jest tak, czyli ta rola, znowu to jakby odpowiedzialność wizjonera, wizjonerki. Pierwsze, ta gwiazda północna, to jest ten kawałek, o którym mówiliśmy. Jednocześnie praca samego ze sobą, czy samej ze sobą, to jest takie, żeby to było to, co to wyznaczenie tej gwiazdy północnej było spójne. Czy to jest gwiazda północna produktowa, czy to jest, czy usługowa, czy jakakolwiek w świecie, czy to jest też organizacyjna, co też jest jakimś kawałkiem wejścia do świata. Później to, co jest hiperważne, to Gosia, zgadzam się w 100%, tak? Jest rola strażnicza, czyli trzymam cały czas ramę i jestem punktem odniesienia i patrzę, czy to, co jakby na co się umawialiśmy z organizacją, się dzieje i czy coś temu przeszkadza, czy nie, czy zadaję pytania, tak? Jestem z ludźmi, to trzeba być bardzo mocno z ludźmi, nie można sobie, bardzo trudno jest chyba wydelegować tą rolę, tak? Po prostu, nie wiem, wyjechać i powiedzieć, dobra, to ja teraz. Choć też znam taki przypadek, ale to zaraz wam o tym opowiem, żeby ta rola była tak totalnie wydelegowana, czyli samo zorganizujcie się, ja wyjeżdżam. To oznacza, że po prostu ktoś inny przejmie wizję i będzie tą osobą, która pilnuje. To nie musi być ta osoba, to może być grono osób, które tej wizji pilnują. Jednocześnie odpowiadając na to, że trzeba, nie wiem czy pobudzać jest słowem, które bym użyła, ale też być strażnikiem, strażniczką tej wizji i to może niekoniecznie, można mieć cały zespół, który jest tego, to robi, po to, żeby nie wracać do starych nawyków, jeżeli to jest na przykład, mówię teraz w kontekście zmiany organizacyjnej, tak? Jeżeli to jest zmiana organizacyjna, to te stare nawyki są, one są powszechne, wychowaliśmy się w nich, szkoły takie były, to jest, one są bardzo silne, jest bardzo silny element w zmianie na oduczaniu. W związku z tym jak najbardziej ważna jest taka osoba, która na to patrzy, albo osoby, które na to patrzą, ewentualnie system, który pomaga w tym, jednocześnie sam system, tak jak w holakracji, konstytucja i governance, czyli zarządcze spotkania, które dają przestrzeń do tego, żeby zmieniać reguły gry, w momencie, kiedy ludzie nie mają przekonania do ich wykorzystywania, też nie zadziałają. Więc to jest taka, cały czas zgadzam się, żeby wizja nie umarła, musi być zasilana. To jest jakaś praca u podstaw, tak? Czyli te osoby, które pracowały, nie wiem, 20 lat w jakiejś strukturze i nagle przychodzi syn właściciela i mówi, że będzie płaska struktura, no to dla nich to jest szok kulturowy, nie? O co tutaj chodzi? Będzie bardzo duży opór i to jest też taki, jeżeli chodzi o zmianę organizacyjną, to no teraz jest fajniej o tyle, że można, jak się ją chce przeprowadzić, pojechać najpierw do różnych firm, zobaczyć jak im jest z tym i pojechać nie tylko jednoosobowo, tylko żeby ludzie sobie też na to popatrzyli i zdecydowali, czy oni tego chcą. Jeżeli ludzie chcą, to jest dużo łatwiej wejść w jakąkolwiek zmianę, to chyba nie dosyć taka, mam nadzieję, powszechna wiedza, że jeżeli ludzie chcą, to jest łatwiej. Jest nawet organizacja w Hiszpanii, w Andaluzji, która pomaga wchodzić firmom w samoorganizację i zaczynają pracę tylko wtedy, kiedy 70% załogi chce. Okej, no to też cenna wskazówka. To jeżeli chodzi tutaj o polskie podwórko, to ja sam byłem zaproszony raz, Gabi mnie zaprosiła do jednej z firm i widziałem, jak to wygląda od środka, więc no, na pewno to pomogło mi poukładać w głowie. No, mieliśmy też na tym właśnie dużym śniadaniu, z którego pokazałeś zdjęcia, był Mikołaj z Polska i Mikołaj miał wizję, tak, tego, żeby właśnie przejść na system holokratyczny, zaprosić ludzi do tego. No i tam nie wszyscy z hura optymizmem do tego podeszli, tak? Jednocześnie ta grupa, która podeszła i co się udało zrobić, było mega, mega osiągnięciem, tak jak ona tym opowiada i możecie, myślę, że tutaj nie będziemy tutaj opowiadać o Polsce, bo nagranie jest z tego wystąpienia, więc możecie sobie to słuchać, żeby... Znowu mamy samolot.
Tak, no, to ja dopowiem, że nawet są dwa nagrania, bo też był gościem we Wrocławiu, także można naprawdę się mocno zainspirować, jak to zrobili. Warto posłuchać. To, co jest też we Francji, taka organizacja znowu, Chronoflex się nazywa, w której właściciel było tak, że bo w którymś momencie świetnie się rozwijali, fantastycznie rośli, było fajnie się pracowało, natomiast i przyszedł kryzys i musiał zwolnić chyba jakichś ludzi i on to mocno odchorował, nie, w sensie takim osobistym. Organizacja cała przetrwała, natomiast nie była w tym samym składzie i potrzebował chyba odpocząć, coś, jeżeli dobrze pamiętam. W każdym razie wyjechał na rok. I zostawił organizację, oczywiście tam ustalił reguły i tak dalej, i tak dalej. I anegdotę, którą opowiada, była taka, że ludzie przed jego wyjazdem, bo to nie jest tak, że on zostawił pustkę i wyjechał, no, były jakieś osoby, które też przejmowały obowiązki, żeby organizacja funkcjonowała. Przed samym jego wyjazdem ludzie mu powiedzieli, no fajnie, to wiesz, od czego my zaczniemy? To my zaczniemy od systemu wynagrodzeń, to my zmienimy system wynagrodzeń. Nie? No i on tutaj opowiada właśnie, że blady strach na niego padł przez moment, wątpliwość, czy ja na pewno wyjeżdżam i czy na pewno chcę, żeby zmienili system wynagrodzeń. Ale jakoś tak przełamał i wyjechał i faktycznie zmienili system funkcjonowania w organizacji. Na bardzo też ciekawe, bo to organizacja, która się taka techniczna, zajmująca się jakimiś rurami, już nie pamiętam jakimi w każdym razie, techniczna, która też ma call center, gdzie ludzie dzwonią, zgłaszają awarie. Czy właśnie szukają wykonawcy na jakieś elementy z tychże rur. I bardzo mocno zostało włączone, wcześniej nie było w ogóle do takich mierzenia wpływu na wynik, to call center, nie? I włączono call center, im to bardzo fajnie zadziałało i do mierzenia i do też nie wiem, czy premiowania, czy w ogóle wynagrodzeń, bo już nie pamiętam dokładnie, natomiast to był taki element, z którym on miał trudność, jednocześnie jak wrócił, firma bardzo dobrze funkcjonowała i ludzie się bardzo fajnie ogarnęli, co oznacza, że ktoś też tą rolę wizjonera, wizjonerki wypełnił, tak, i strażnika w tym momencie pełnił tą rolę strażniczą też w ramach tej organizacji. Mogła być jedna osoba, mógł być zespół. Tak, tylko że to, o czym mówisz, to jest taka sytuacja, kiedy to się tak zadziało troszkę intuicyjnie, mam wrażenie. Były takie osoby, czuły się w tym i w to weszły. Natomiast to, jak zaczynaliśmy dzisiaj to spotkanie, to jest pewna rama, czym jest rola, tak? I są pewne cechy roli, odpowiedzialność, zakres i tak dalej, i tak dalej. Więc oni rozumieją, że tego nie mieli, tak? To po prostu popłynęło trochę na jakieś... No bo tak jak Turkus, tak? Turkus nie miał ramy, on nie był na początku wymyślony jako taki, tylko to były intuicje różnych osób. I tutaj była jego intuicja, taka, a nie inna. Rozumiem. Ta rama roli może pomagać, bo ona jest z holakracji. Ona jest bardzo pomocną, natomiast nie jest warunkiem koniecznym. Jasne. Tak? To jest takie. Ona pomaga, jak już jest, i fajnie ją widzieć, i fajnie popatrzeć sobie. Tak jak pomagają nam trzy filary w tym, żeby zrozumieć istotę działania firm turkusowych, choć zawsze ją można jeszcze dalej odkrywać, bo te trzy filary też jej pewnie nie wyczerpują. Jednocześnie to nie jest copy-paste, więc to jest piękno organizacji turkusowych, że to nie jest copy-paste. Wizjoner ma rolę wyznaczania Gwiazdy Północnej, budowania organizacji, kultury i procesów, patrzenia na to, które ją jakby wspierają realizację i rolę strażniczą, tak? Czyli tak jak właśnie Jan Gontar, jak posłuchacie, opowiada o tym, że jak ludzie przychodzili, jak wyznaczył ramy, on miał metaforę boiska, i to się zawsze, to zadawało im te same pytania, tak? Jeżeli chcesz mieć, nie wiem, złożyć ofertę klientowi na 5 milionów, to jak ktoś się pytał, czy może, no to się go pytał, czy to jest nieuczciwe, bo to była jedna ta rama, nie to jest uczciwe. Czy to jest nieetyczne, to drugi kawałek ramy, nie jest. Czy chcesz popełnić złamać jakieś reguły wewnętrzne? Nie chcę. No to
co się pytasz? I to jest też taki kawałek właśnie odzwyczajania ludzi od pytania o pozwolenie, bo masz ramę, w której możesz funkcjonować. Nie? Paulina, znaczy nie Paulina, tylko Aneta zadała pytanie, już je umieszczam. Paulina, interesuje mnie proces ewolucji wizji organizacji turkusowej w czasie. Możesz podzielić się doświadczeniem w tym zakresie? Wizji organizacji turkusowej. To wszystko zależy, to pewnie jest ich wiele, nie wiem, czy jest jeden sposób, tak? Myślę, wszystko zależy od czego organizacja startuje, tak? I z jakiego miejsca startuje. Jeżeli i też od tego właśnie, w jakim momencie jest osoba, która tą wizję tworzy. Więc te dwa elementy muszą się połączyć. Trochę nie wiem, Aneto, co dokładnie masz na myśli, pisząc to, co to znaczy ewolucji wizji organizacji turkusowej w czasie. Może chodzi dla o mnie... to, że jest pewna wizja i ona się zmienia w czasie. Tak, tak. Jeżeli o to chodzi, tak, no to organizacja startuje, to zawsze jest... To jest ten kawałek z socjokracji i holokracji, który jest bardzo fajny, czyli wystarczająco dobre na teraz, wystarczająco bezpieczne, żeby spróbować. Tak? Ruszamy z czymś na początku, a potem ono może totalnie pójść w innym kierunku. Myślę, że trochę ten Kronoflekt jest ciekawym przykładem właśnie człowieka, który stworzył organizację i był na tej fali wznoszącej też rynku akurat, tak się ulokowali i pewnie wizja organizacji, jak zafunkcjonowali, się zmieniła w momencie, kiedy przyszedł kryzys, tak? I musieli się przegrupować. W związku z tym też dużo więcej ludzi poza właścicielem zaczęło brać odpowiedzialność za organizację. Ta organizacja na pewno się zmieniła. Drugi kawałek, który może być też taki, że jeżeli na przykład wchodzi wizja taka turkusowa i chcemy, żeby wszystkie zespoły były takie same i wszystkie się samoorganizowały, a potem się okazuje, że nie wszyscy tak chcą. Trochę jak w tej organizacji, której podawałam przykład na początku, że nie wszyscy chcieli brać udział w tworzeniu kształtu tej organizacji, współtworzeniu tej wizji, to tak też może być, że są organizacje i tutaj też chyba u Daniela jest też tak, że są zespoły, które funkcjonują samoorganizacyjnie, a są zespoły, które mają lidera, tak? W związku z tym... I w Sente to funkcjonuje, nie wiem czy jest zdanie, może potwierdzić, jeżeli tutaj coś mówimy, nie tak, ale to jest taki kawałek, który też jest ważny, żeby popatrzeć, w którą stronę naturalnie to idzie i dać na to przestrzeń, z takim dużym zaufaniem, potrzebne jest do tego duże zaufanie, zobaczcie, tak, bo też jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że firmy funkcjonują w jakimś modelu, a w turkusowych organizacjach czasami trudno jest to jakiś model opisać, nie? To są pewne praktyki, a nie model jako taki. Nie wiem, czy Aneta odpowiedziałam na twoje pytanie. To Aneta, jeżeli chcesz doprecyzować, to śmiało pisz, ja zaraz to opublikuję, a jeszcze to powiem, bo rozumiem, że samo odleci, to ja teraz coś powiem, że jeżeli chodzi o Daniela i Senta, był gościem kilka razy i też Dorota Kulka, która odpowiada za transformację kulturową u nich i w zasadzie robili też badanie wewnątrz organizacji, jak to wygląda i różne zespoły, nazwijmy to w innych kolorach, troszkę się reprezentują, też inaczej są prowadzone wewnętrznie, tak? Sam zarząd mówi o sobie, że jest zespołem zespołu, więc to pokazuje, że ta organizacja jest bardzo taka no, zróżnicowana, tak? To nie musi być, że każdy zespół jest taki sam zarządzany, organizowany i tak dalej. I też każdy inaczej reaguje troszkę na wizję w taki sposób, tak? Tak, i też jest taki kawałek w tej roli wizjonera, że ona nie musi być doskonała, że osoba, która jest w tej roli, to też jest osoba, która się uczy razem z organizacją i ona ewoluuje razem z organizacją i z tymi, jakby wszyscy ludzie wewnątrz razem ewoluują i nie musi mieć perfekcyjnej tej wizji, nie musi być sama perfekcyjna, właśnie Sarabat o tym bardzo ciekawie pisze, bo on pisze po prostu o swoim kryzysie osobistym w tym procesie i trudnościach, więc to jest też taki kawałek, o którym warto pamiętać, że ta doskonałość tutaj nie jest, to nie o doskonałość chodzi, tak, tylko o drogę i o bycie razem w tym. Dokładnie. I tak właśnie też Aneta napisała, także dokładnie. Okej. Okay.
A jeszcze rozmawialiśmy w sumie na zaproszeniu na to śniadanie albo po tym zaproszeniu. Już nie pamiętam, ale wiem, że rozmawialiśmy na ten temat, kiedy mamy organizację, kiedy jest powiedzmy już nawet jakaś rama samoorganizacji lub niekoniecznie jeszcze, ale jest jakaś osoba, która nie ma wyraźnie rozpoznanej tej roli wizjonera. Powiedzmy, że jest tam w tej strukturze, czy po prostu w tej choćby nawet płaskiej strukturze, gdzieś w jakiejś grupie operacyjnej, no ale ma takie no właśnie predyspozycje, tak? Widzi trochę dalej to, co się dzieje na przykład na rynku, czy jakieś trendy technologiczne, no powiedzmy, tak? Niech to będzie ta firma IT, bo to chyba takie najbardziej jaskrawe przykłady na dzisiaj. I no mamy to powiedzmy takiego programistę, który widzi, że no jednak ta technologia blockchain to jest przyszłość, tak? Warto by było wejść w to głębiej. I co wtedy, tak? Jak taka osoba może wpływać na kulturę, czy nawet bezpośrednio na wizję, czy na przykład można się odwoływać jako taki programista do tej wizji, która teraz jest, tak? Że no my tutaj jako firma IT idziemy w nowe technologie, najnowocześniejsze, najefektywniejsze, no to wtedy ta osoba może powiedzieć, to jest bardzo nowoczesna technologia, bardzo efektywna, no to zróbmy coś tam, nie? Pytanie, jak taka osoba, nazwijmy od dołu, czy taka no, nierozpoznawalna w tej strukturze może wpływać na kulturę, czy nawet na wizję? Myślę, że znaczy na dwóch płaszczyznach bym o tym powiedziała. Jedna to jest przykład Piotra Medyńskiego, i który zdecydowanie którego można określić jako wizjonera. Wizjonera od tego, jak chce pracować z ludźmi, jaką organizację chce tworzyć. I dzięki temu, jak chce pracować z ludźmi, właśnie tutaj ludzie chcieli jako firma informatyczna i nowe technologie iść w jakimś określonym kierunku. A ponieważ pracowali z matrycą kompetencji i taką wolnością w dokształcaniu się w technologiach, w których ludzie chcą się dokształcać, to bardzo jasno wyszło, że są takie kompetencje, które mają, ale w których nie chcą się rozwijać i których jakby nie chcą w jakimś określonym języku dalej mieć projektów, tak, na przykład, a jest obszar, który chcą rozwijać, ale którego nie umieją. I zrzucili się, oni mają akurat tam także mają swoje budżety szkoleniowe na rozwój i cały zespół się zrzucił ze swoim budżetem i jeszcze właśnie była prośba o to, żeby dorzucić od strony firmy po to, żeby przeszkolić się w określonej technologii, w której ten zespół chciał pracować. I jednocześnie osoby, które miały kontakt z klientami, szukały projektu pod to. Więc to jest taki moment, kiedy członkowie i członkinie organizacji ukształtowali kierunek, w którym ta organizacja idzie, dlatego że oni widzieli ten kierunek i oni chcieli w nim pracować i to dla nich było fun i to dla nich było ciekawe i to było dla nich rozwojowe. To był ten kawałek pełni, który ukształtował organizację. Tak, to jest taki jednak, czyli tutaj na poziomie wizjonera to stworzenie przestrzeni na to, żeby ten głos był i żeby to kształtowanie mogło nastąpić. I to jest troszkę takie, jeżeli ja dobrze rozumiem, jeżeli jesteś osobą, która jest od dołu w organizacji, nie jest rozpoznawalna, to jeżeli ona ma taką wizję, to jej pierwszym krokiem nie jest tyle mówienie o tej wizji, co może zaangażowanie ludzi w realizacji tej wizji i wtedy pokazanie, że hej, to jest ten kierunek. Tutaj było coś mocniejszego, bo tutaj Piotr stworzył, iSolution stworzyło przestrzeń do tego, żeby ten głos się pojawił, tak? Nie tylko jeden, ale w ogóle zespołu. Drugi kawałek to jest taka przestrzeń, kiedy ktoś w organizacji ma jakąś silną potrzebę tworzenia jej w taki, a nie inny sposób i z tego miejsca to może być jeden zespół, tak? Który jakoś zaczyna inaczej pracować na przykład, nie? I inne zespoły widzą, że to działa. Okay. Czyli na naszym przykładzie, czyli robię to, co mogę w obszarze mojego wpływu, też mam wizję, tak, na przykład funkcjonowania w zespole i pokazujemy, że to działa. Czy przykład, o którym pewnie myśmy rozmawiali, osoby, która wspiera zespoły i jednocześnie, która ma bardzo mocne przekonanie o tym, jak ludzie warto, żeby wchodzili w relacje, co jest efektywne i pracując z menadżerami, pracując z zespołami,
bardzo mocno tą wizję komunikowała i przekazywała i w ten sposób ludzi prowadziła, co spowodowało zmianę kultury organizacyjnej. Okej. Okay, tak? Poszczególne to... zespoły się zmieniały i ją zapraszały do tego, tak? I to był taki efekt, że to zaczęło promieniować, tak? Czyli stworzenie takich centrów promieniujących innych, tak? Oczywiście znowu w organizacji jako całości, bo to czasami są bardzo duże organizacje, musi być przestrzeń, żeby to zobaczyć i usłyszeć i dać temu rosnąć. Bo będą takie organizacje, które to utłuką i nie dadzą temu wyjść poza ramki. I takie osoby wtedy, znaczy takie organizacje tracą tych wizjonerów, oni po prostu pójdą gdzie indziej. Bo wizja jest najczęściej silniejszym, ciągnie ich silniej niż bycie w tej organizacji, tak? Pójdą tam, gdzie chcą zrealizować swoją wizję. Ta organizacja może się stać za ciasną dla nich później. No to jest bardzo ciekawe, co mówisz. I teraz, o ile ten pierwszy przykład jest dla mnie zrozumiały, to znaczy tworzymy taką, powiedzmy, zieloną wyspę w organizacji, że jest grupa, która działa w ramach spójnej wizji, wysoki stopień samoorganizacji, wszyscy widzą te efekty i mówią, super, to zróbmy coś podobnego i tak to się skaluje w organizacji. To ten drugi przykład już do końca tak do mnie nie przemawia, może ja nie zrozumiałem go do końca, czyli jest taki, nie wiem, wewnętrzny coach, który wpływa na... Tak, na przykład osoba, która ma taką rolę właśnie coacha, czy HR biznes partnerzy mogą w ten sposób działać, jeżeli mają wizję, to oddziaływać na te zespoły, z którymi pracują, zapraszać ich do jakichś określonych zachowań. I to też może promieniować, tak? To też może być tak, że te zespoły zaczynają inaczej pracować, dzięki temu pokazują, że można i w organizacji się coś zaczyna dziać. Jednocześnie, jeżeli znowu osoby, jeżeli mamy, mówimy, to mówimy o organizacji hierarchicznej, jeżeli w tej organizacji hierarchicznej jest na to przestrzeń, żeby zobaczyć, że to działa i spróbujemy to może jeszcze pokazać innym i tą zmianę przeprowadzić, no to się rozprzestrzeni. A jeżeli tej przestrzeni nie ma i nie będzie ta organizacja tego chciała robić, i to ta osoba najczęściej po jakimś czasie pozmienia to, co może pozmieniać, co jest w jej obszarze wpływu, a potem po prostu pójdzie gdzie indziej, tak? No i właśnie tutaj Aneta napisała, że i to dla mnie jest fajny przykład ewolucji wizji w czasie, super. Więc no to, super, o to chodzi. Tak. Nie odpowiadając na pytanie, odpowiedziałam. Ja mogę powiedzieć, że ostatnio na przykład rozmawiałam z nauczycielką, bo nauczyciele są też wizjonerami niektórzy i jest trochę całe szczęście w tej populacji wizjonerów, wizjonerek głównie, bo tam jest akurat dużo nauczycielek, osób, które chcą z dzieciakami pracować nowoczesny sposób, z zupełnie innym podejściem niż tradycyjna szkoła. I bardzo jasno powiedziała, że słuchaj, dopóki mogłam realizować moją wizję w szkole, to tam byłam, ale w momencie, kiedy już jej nie mogę realizować, to poszukam sobie innej przestrzeni, gdzie tą wizję będę mogła realizować, tak? Gdzie mój wkład w świat będzie mocniejszy. A jaką ona miała tam rolę w tej organizacji? No, ona była, tutaj mówimy o nauczycielu, tak? Po prostu nauczycielce. Czyli w tradycyjnej szkole już nie było miejsca na jej wizję. Rozumiem. To też cenna lekcja, że tak to nazwę. No. Ale to jest, to pokazuje ten opresyjny system, bo tutaj jest wyjątkowy przykład, znaczy przykład opresyjnego systemu, czyli systemu, który nie chce się zmienić najczęściej w swej masie. Mogą być pojedyncze szkoły, wszystko zależy od dyrektorów i organizacji, która jest wewnątrz. W masie się nie zmienia na razie, wręcz kostnieje, co oznacza, że coraz bardziej będzie tracił ludzi, którym się chce i którym się chce inaczej robić. Tak, to prawda. Ale myślę, że to jest już trend, który obserwujemy od jakiegoś czasu, ale może wróćmy do tematu, bo mam wrażenie, że jeszcze kilka rzeczy nie podjęliśmy. To znaczy, na przykład zakładamy nową organizację, tak, i mamy zespół na początek, i to jest jeden zespół, tak, jeden zespół w organizacji, bo ta organizacja jest mała. No i mamy rolę takiego wizjonera, który ma pomysł na tę organizację. To jest coś więcej niż logo i nazwa, ale pytanie, czy on powinien to w jakiś konkretny sposób komunikować, czy to robić okresowo, czy jest jakaś reguła, coś, co działa, co wiesz, że działa jako dobra praktyka dla takiego wizjonera na start. Czy dialog zawsze działa? Czy co? Dialog zawsze zadziała.
tak? Czyli rozmowa dialog. Z ludźmi, dialog, tak? Komunikacja, rozmowa z jednej strony. Z jednej strony wrócę do tej metafory lokomotywy i wagoników, żeby te wagoniki się podpięły, tak? Potrzebne jest z jednej strony zarażenie tą wizją, w sensie powiedzenie o niej, z drugiej strony odsłuchanie ludzi, tak? Co ich w tej wizji inspiruje, co ich kręci, jakby ją chcieli ułożyć, żeby coś by się musiało zadziać, żeby oni w nią chcieli wejść w pełni i ją realizować. To też jest taki kawałek. To jest taki kawałek, że z jednej strony mam wizję, z drugiej strony w jakim stopniu oddaję ją światu. I trochę to jest taki taniec jednego z drugim. Tutaj bardzo ciekawym podejściem jest Dragon Dreaming, który ma bardzo właśnie ten kawałek dreaming, czyli o wizji na początku. Taki, że osoba, która ma wizję, przychodzi do powiedzmy kręgu, jako że ja kręgi lubię jako socjokratyczne podejście. Ta wizja jest położona na środku, opowiedziane, i każdy mówi, co ciebie musiało stać w ramach tejże wizji, bo tak jak osoba, która ma jakąś zajawkę na cokolwiek, mówi o tym, to każdy z nas sobie jakoś to wyobraża w swoim kontekście. I teraz, żeby to się stało i żeby osoby poszły w to i zaczęły realizować i żeby to było uspójnione, to fajnie, że każdy powie o tym, co w ramach tej wizji jest jego albo jej, jak jest ten kawałek, albo jak ta wizja musiałaby się trochę zmienić. Ona się nie zmienia najczęściej diametralnie, natomiast ma takie ułożenie się do tych ludzi, którzy mają ją ponieść dalej albo być tą siłą wspierającą wizjonera lub wizjonerkę w tym, żeby mieć szerszy zasięg, nie? Jak popatrzymy, nie wiem, na Jurka Owsiaka, tak? Który bardzo ma jasną wizję, a więc cały zespół, który to tworzy, bez którego, bez tej spójności nie byłoby wielkiej orkiestry, tak? I wszystkiego, co robi przez lata. No tak. Jeszcze zastanawia mnie, troszkę nawiązując do tego, co Aneta pytała, tylko że Aneta pytała o ewolucję tej wizji, a mi bardziej chodzi o spójność i o konsekwencje, bo no być może, myślę, że nawet nie być może, tylko na pewno się może zdarzyć, że tak, że dana osoba trochę już dryfuje troszkę od tej wizji, czy grupa osób dryfuje od wizji organizacji, bo być może no nie wiem, nie jest zbyt spójna z tym, czy po prostu nie było to zbyt często przypominane, czy po prostu jest jakiś inny czynnik, no już nie wiem jaki, tak? Bo na pewno są takie sytuacje i pewnie też w tych sytuacjach, w tych organizacjach, z którymi ty pracujesz w kontekście wizji, zdarzają się pewnie osoby czy grupy osób, które dryfują od wizji, tak? No i pytanie, co wtedy zrobić i czy można jakoś profilaktycznie przeciwdziałać takim sytuacjom? No to jest strasznie chyba trudno odpowiedzieć tak ogólnie, tak? To wszystko zależy, tak? Dobra odpowiedź na to jest, bo pytanie dlaczego, czy mają swoją i czy właśnie jakby chcą tą spowodować, żeby ta wizja inaczej ewoluowała, czy na przykład ta osoba, która była tym na początku, tak, tym źródłem wizji, chcę za tym pójść, bo to może być też bardzo fajny kawałek dla rozwoju organizacji. Czy jest to jakiś opór i nie chcą po prostu czegoś robić? Czy jest to kawałek, że chcą stworzyć coś swojego i też dać temu? Czy to jest takie popatrzenie, gdzie nie ma się co obrażać, że ktoś może w międzyczasie na przykład stworzyć swoją wizję, tak, i chcieć właśnie pójść inną drogą. I okej, tak, i fajnie. I pewnie może być też ciekawie, jeżeli na przykład z takiej organizacji, która jest stworzona z wizją, jest samoorganizująca się, jest turkusowa, osoby wychodzą w świat i tworzą swoje organizacje. No to mega, tak, na poziomie wizjonera, który chciał to, by nie tylko ma swoją organizację, tą, którą stworzył czy stworzyła, tylko jeszcze są osoby, które z tą wizją wychodzą. W związku z tym to jest popatrzenie, znowu dialog, rozmowa, dlaczego, co się dzieje, co jest potrzebne do tego, żeby zostali, albo co jest potrzebne do tego, żeby przetransformować organizację, albo co jest do tego potrzebne, żeby się dobrze rozstać i żeby ten efekt dla świata ciągle był. Czyli tak podsumowując to, co powiedziałaś, to jak ja to rozumiem,
Czyli tak naprawdę trzeba sprawdzić przyczynę i zależy się od tej przyczyny reagować, bo to rzeczywiście wymieniałaś szereg tych przyczyn, że ktoś może mieć swoją wizję, że no może się nie zgadzać z tą obecną i tak dalej, i tak dalej. Więc to myślę, że jest kluczowe, czyli wracając też do tego, co przed chwilą mówiłaś o samej wizji, tym Dragons, Dreaming i tak dalej, żeby z osobami konkretnie w zespole porozmawiać, jak oni odczytują tę wizję, czym ona dla nich jest, może czy jest spójna z tym, jak oni siebie widzą w tej organizacji, czy w ogóle jaką mają wizję na swoje życie, tak? I od tego zacząć, bo jeżeli tam jest brak spójności, to w którymś momencie te osoby rzeczywiście przestaną się angażować albo będą nawet robić coś w drugim kierunku, tak? Więc myślę, że to jest bardzo cenna lekcja, żeby na samym starcie tą wizję zweryfikować z każdym, na ile ona jest zgodna z tym, jak współdziała, powiedzmy, w sercu tych ludzi, tak? Czy to jest zgodne z nimi wewnętrznie, a jeżeli nie, no to w którym momencie, żeby później uniknąć takiej sytuacji, że ktoś odchodzi albo że no nie gra do tej samej bramki po prostu, tak? Jeżeli zapraszamy ludzi do pełni, patrząc przez pryzmat turkusowych organizacji, tak, jeżeli tą wizją jest turkusowa organizacja, jeżeli zapraszamy ich do pełni, to ta pełnia czasami będzie poza naszą organizacją. Mhm. Po prostu. I to też jest okej. Okay. Bo zapraszamy ludzi do wejścia na inny poziom świadomości, decydowania o siebie, sprawczości. I ta sprawczość też się tak może przejawić. Tak, ale z drugiej strony właśnie to, co mówisz, czyli jeżeli ta pełnia jest gdzieś poza naszą organizacją, to my już z góry wiemy, że tak jest i w ten sposób wiemy, czego możemy się spodziewać, jakiego stopnia zaangażowania. Być może tylko jeden fragment tutaj współdziałania z naszą organizacją będzie optymalny, znaczy korzystny dla obu stron i tam się ta osoba będzie w pełni angażować, a nareszcie nie będzie miała, nie będzie chciała mieć wpływu na resztę organizacji. No i jest też taki kawałek, myślę, tego przekazania, czasami nieświadomego, albo zbudowania tak silnej współwizji organizacji. Tutaj myślę, nie wiem, nie znam dokładnie szczegółów, co się tam zadziało i pewnie mało osób je zna, ale patrząc z zewnątrz na Stowarzyszenie Wiosna, tak, którego założyciel musiał odejść, tak, z różnych powodów, jakby nie wchodząc już w szczegóły, co nie zmienia faktu, że Szlachetna Paczka istnieje dalej, bo to jest stowarzyszenie, które prowadzi Szlachetną Paczkę, że Akademie Przyszłości, które są prowadzone, istnieją, czyli byli wewnątrz organizacji, były osoby, czy Joasia Sadzi, która w tej chwili, która ją prowadzi, jakby jest jej twarzą, ale myślę, że tych osób jest też więcej wewnątrz, które dalej tą wizję poniosły dla świata. Więc to też jest taki kawałek, że czasami wizjoner odejdzie, nie? I jakby z różnych powodów. I ważne jest, żeby ta wizja przetrwała. No tak, to tak patrząc chociażby na historię Apple'a, no, nie byłoby Apple'a, gdyby nie Steve Jobs, tak? A w którymś momencie go nie było. I też było widać, co się dzieje wtedy z tą firmą, kiedy go nie ma, tak? A później, gdy wrócił, no to znowu wrócił z nowymi rzeczami. Więc to jest ważne jednak, żeby ten wizjoner możliwie był cały czas. Ale to, co mówisz o tej historii z paczką, no ta organizacja już na tyle przyciągnęła osób i już miała taką siłę, jakby chociaż świąteczna, no ta owsiaka. Wielka orkiestra. Tak, dokładnie. Więc to już ma taką dużą siłę i ludzie już taką konsekwencję działania, także co roku dzieje się to samo. Ci ludzie automatycznie już mają czas zarezerwowany, że oni to będą robić, bo co roku to robią. Czy chociażby jest taka inicjatywa Slot, o której było kilka miesięcy temu, Radek Grygoruk o niej opowiadał, no to się dzieje już chyba do 20 lat, mniej więcej. I tam masa ludzi, w tysiącach liczona, jest zaangażowana. Więc to ci ludzie już czekają cały rok. Łączy ich wizja, tak? I łączy ich ta pełnia, jakiś poziom spełnienia, więc to też pokazuje, jak to jest silne, tak? Dokładnie i to tak. Jest też taka czasami też dyskusja o tym, czy wizjoner zawsze jest potrzebny i w którym momencie już może odpuścić, w którym bardziej przeszkadza niż pomaga. Na pewno na początku ta rola jest mega ważna. Mega ważna jest, żeby była wyraźna i żeby dawała, pomagała ludziom w tym, żeby ta wizja też stawała się ich wizją. Tak, samolot przeleciał. Wyłączyłam, bo samolot przeleciał. To było coś ważnego, co powiedziałam. Okej. Okay. No to dobrze, czy w takim razie w tej pracy, którą ty masz, bo jesteś praktykiem,
Czy zdarzyło ci się zaobserwować jakieś wspólne tendencje dla tych wizjonerów, w sensie chodzi mi bardziej o takie lessons learned, gdzie ktoś chce wejść w taką rolę i, no i zawsze na początku dzieje się taki upadek, nazwijmy to, tak? Czy taka lekcja do przerobienia? Być może da się przerobić tą lekcję bez robienia tego na własnej skórze. Ja mówię, powiem tak, nie wiem, czy to zawsze. Ważne, żeby pamiętać, że to też jest moja własna droga. To jest taki kawałek ważny i że to jest coś, czego nie można oddelegować na początku przynajmniej. Czyli nie można powiedzieć, idźcie w tym kierunku, a ja wyjeżdżam. Okay. Albo zmieńcie się na turkusowe, no i w sumie się zmieńcie. Nie? Ja się nie zmieniam, wy się zmieńcie. Okej. Czyli musi być na miejscu i to, co powiedziałeś, że to jest też nasza, czyli wizjonera, tak? Czyli on musi być jak gdyby, powiedzmy, ikoną tego, co się dzieje, musi dawać przykład, bo bez tego to nie zadziała, tak? Jest bardzo fajna książka Petera Kenninga, Little Book of Source, coś takiego. On o tym mówi. Mała czerwona książeczka, Little Red Book of Source. W każdym razie on mówi o źródle, tak? To jest źródło. I źródło ważne, żeby biło. I ważne, żeby wszyscy wiedzieli, gdzie ono jest. Okej, ja sobie zobaczę też tą książkę w takim razie. Fajnie, ja nie słyszałem o niej. No dobrze. Może jeżeli są jakieś pytania z publiczności, to śmiało piszcie. Nie? Na razie nie ma. Okej, a czy my jesteśmy w stanie zdefiniować taką rolę wizjonera w kontekście tych czterech cech, czyli odpowiedzialności i w ogóle czasu trwania, czy to jest, nie wiem, na kadencję, czy to jak do tego się podchodzi? To najłatwiej powiedzieć o kadencji. Najłatwiej powiedzieć o kadencji, bo kadencja jest nieskończona. Odpowiedzialności są za trzy obszary, tak? Czyli jest odpowiedzialność za wyznaczanie gwiazdy północnej, odpowiedzialność za wspieranie, tworzenie kultury, czyli to jest taka rola też strażnicza, i odpowiedzialność za to utrzymanie, tak? Za utrzymanie w czasie. To są takie kawałki. To myślę, że właśnie Peter Koenig też o tym fajnie pisze. Sens istnienia, no to sens i sensem istnienia tej roli to jest tworzenie czegoś dobrego, na przykład czegoś może być dobrego dla świata, ale jak popatrzycie na różnych wizjonerów, bo my tutaj mówimy o dobrej stronie mocy, to po złej stronie mocy też są wizjonerzy i oni też porywają tłumy, w związku z tym troszeczkę myślę, że mało turkusowi. Natomiast są, tak, więc to takie bycie w tej roli jest też dla niektórych bardzo atrakcyjne po złej stronie mocy. No tak, mogą to być osoby porywające tłumy. Wrzuciłem linka do tej książki na komentarzach i wrzuciłem też nazwę tutaj, jeżeli ktoś tego linka nie widzi. A w międzyczasie Aneta napisała, już daję. Jeżeli organizacja jest samodzielnym bytem, tak jak mówi Lalu, wówczas wizja jak najbardziej może przetrwać bez wizjonera. Zgadzam się. Myślę, że to jest też właśnie ten kawałek wiosny był takim kawałkiem. Tylko gdzieś na koniec dnia kolejne osoby będą przejmowały, tak, tą rolę, bo to jest tak, że ten wizjoner, ta wizjonerka nie musi być ciągle obecna. Też mówi się o takim duchu, nie? To czasami duch założyciela jest, czy założycielki jest ciągle obecny i ludzie się gdzieś do niego odnoszą. To jest taki kawałek, że ta osoba w jakimś stopniu jest spojona z tą wizją organizacji i jest tym punktem odniesienia takim, nawet jeżeli już nawet jej nie ma wśród nas, tak, w sensie na ziemi i nie żyje, to ciągle jest jakimś punktem odniesienia, nie? Tak, masz rację, Aneto, że tutaj, jeżeli jest samodzielnym bytem, powinno. Jednocześnie nasz świat nie sprzyja tym, żeby te byty przetrwały, więc jeszcze z tych strażników nam potrzeba. No tak, to jest kwestia też budowania świadomości, ale myślę, że to zrobimy na tym, żeby pokazać, że można inaczej, tak, że to tak działa przede wszystkim, że są efekty. Ale tak, strażnicy są ważni, jeszcze zwłaszcza w kontekście, jeżeli ktoś wchodzi nawet do organizacji i nie rozumie, że tu pracuje inaczej.
Dokładnie, no to jest jakby, to jest taki szeroki kontekst, że jeżeli tworzymy, coś tworzymy, to pytanie, jak to ma ewoluować i co to ma być w przyszłości, i jak to ma odpowiadać na potrzeby świata, i czy ma kreować te potrzeby, bo to jest też, czy bardziej podłączamy się pod to, co istnieje, czy bardziej to kreujemy. Przyjmując to podejście Lalu, no to my nawet nie kreujemy, my po prostu zbieramy z pola to, co już istnieje, i dajemy temu przestrzeń w naszej rzeczywistości. Tak, a w kontekście wizjonera i to, co mówiłaś, że jak są dwie ścieżki, czyli przez tą zieloną wyspę, czyli robienie tej grupy wewnątrz i pokazywanie, że można inaczej, że to działa, a druga, że wspieramy jako, powiedzmy, w roli coacha inne te grupy bezpośrednio i jakoś pokazujemy im, że można inaczej już w tym kontekście, który oni pracują, czyli to jest mniej więcej to, co ty teraz mówisz, czyli wspieranie tego, co już jest, tak? To już całkiem dosłownie, bo już coś się tam dzieje, a nie musimy budować od zera. Zostało nam jakieś 10 minut, więc proponuję, że jeżeli ktoś ma jakieś pytania, to niech je zada teraz, bo zaraz kończymy. Tam widziałem, że Sylwia nas ogląda, więc Sylwia, jeżeli nas oglądasz, to śmiało pytaj. To jest dobry czas, żeby zadać pytanie teraz. Okej. Więc dobrze, to jaki jest pierwszy krok dla kogoś, kto chciałby wejść w taką rolę w organizacji? Skonkretyzowanie wizji. Trzeba najpierw to samemu ze sobą sobie z tą wizją pobyć, tak? Zobaczyć, jaka ona jest, czym jest, co ją wspiera, co nie wspiera. Czyli sam czy sama ze sobą, jeżeli to mówimy, a potem trochę odbicie od świata, zobaczenie, czy, bo wizja w głowie wizjonera niczemu nie służy, tak, czy wizjonerki, w związku z tym, jeżeli chcemy mieć ją w świecie obecną, no to pytanie, jak ludzie na nią zareagują, odbicie myśli, mówienie o niej. To jest niesamowite też, jak się zaczyna mówić o czymkolwiek, zwłaszcza jeżeli chodzi właśnie o wizję, to się nagle tak rezonuje ze światem i pokazują się ludzie, którzy chcą podobnie. No to, co się stało z książką Lalu, tak? On wydał książkę, czyli też miał jakąś wizję. Miał wizję powiedzenia światu o tym, że takie organizacje istnieją, że mogą być ciekawe. Tak. A to, jak zarezonował świat, jak odpowiedział, tak? Ile ludzi chciało tą książkę czytać, działać w ten sposób. Na początku tłumaczyć tą książkę na różne języki, po polsku też przecież bardzo szybko ona wyszła, to pokazywało, jak bardzo to było potrzebne, jak on zebrał właśnie ten sygnał z pola, tak, to co już było i nadał temu kształt. Natomiast on na początku drogi nie wymyśliłby tego, tak, więc po prostu to jest taki kawałek, żeby mieć ją. Można podpiąć ludzi, jeżeli potrzebujemy zaprosić do tego, podpiąć w sensie zaprosić do tego ludzi, jeżeli tego potrzebujemy, a jeżeli nie potrzebujemy, to zrealizować ją po prostu i zobaczyć, jak ona zarezonuje w tym momencie ze światem. Okej, tylko teraz jeszcze, żebym dobrze zrozumiał, jeżeli mówimy o wizji, to mówimy o czymś, co jest takim smartem, takim celem mierzalnym, twardym w przyszłości, to dotkniemy, czy mówimy bardziej o takiej wizji jeszcze nieuziemionej, gdzie po prostu widzimy na horyzoncie jakiś tam zbiór elementów i to jest ta wizja taka trochę rozmglona. To zależy, może być jedno i drugie, może mieć ktoś duży konkret już jakby, jeżeli chodzi o wizję i chce się to przetestować i zobaczyć, jak to osiada w rzeczywistości, czy jak to woła ludzi i czy jest w stanie to z kimś zrobić, a drugie może mieć taką mglistą wersję, no, która gdzieś wymaga dokonkretyzowania, tak, w tym momencie, żeby zacząć coś robić, no bo kolejny krok to jest działanie, przełożenie tego na działanie, bo wizja sama, no to wizja bez zrealizowania to jest, no pozostaje halucynacją po prostu, tak? Więc żeby to nie była halucynacja, tylko żeby to się zadziało w świecie, to jakoś to trzeba przełożyć na działanie, a nawet jeżeli zaczniemy działać z jakimś pierwszym krokiem, czyli wizja ma jakieś pierwsze elementy pozbierane i chcemy je przetestować, to działajmy, sprawdźmy. Nie czekajmy, aż ona się wyklaruje i będzie doskonałą. To jest ten kawałek o perfekcyjności. Ona nie musi być perfekcyjna.
ona i tak się zmieni w wyniku tego, jak będziemy z nią pracować w rzeczywistości. Tak, tak, tak. A w międzyczasie przyciągnie już odpowiedni rodzaj ludzi do jej realizacji. To ja mam taki konkretny przykład w głowie i myślę, że on obrazuje to pytanie, które mam dla ciebie, ale jeszcze w międzyczasie Aneta napisała komentarz, że nie wiem, czy pamiętacie, ale jednym z celów Fawi jest dawanie i otrzymywanie miłości klientom. Tak pisze Lalu. Tak. Tak, bo to jest kochaj, tak, tam jest kochaj klienta. Tam są dwie zasady, bądź uczciwy i kochaj klienta. Dokładnie. Więc ten przykład, który ja mam, no to powiedzmy taki powrót do przyszłości, czy do przeszłości, kiedy tam mamy, nie wiem, lata 70, tak, XX wiek i jest tam ktoś, kto zakłada firmę IT, oczywiście, no żeby nie było. No i on wie, że w przyszłości będą aplikacje mobilne, że będą telefony, że to działa tak jak dzisiaj, tak? No ale w latach 70. no to sorry, to nawet za bardzo internetu jeszcze nie było. W sumie to chyba jeszcze w ogóle nie było. To dopiero pierwsze komputery jakieś tam personalne się pojawiały i to takie ubogie. No i on ma tą firmę IT, robią te aplikacje pod DOS-em, aplikacje to dużo powiedziane, programy na DOS-ie, tak? Czyli wpisuje się z komendy, no wiadomo jak to wyglądało, tak? Jakie zaawansowane maszyny do pisania, nie? No i on chciałby powiedzieć o tych aplikacjach mobilnych, które będą kiedyś w przyszłości, tak? Tak jakby, nie wiem, może Henry Ford chciał wcześniej powiedzieć o samochodach, że będą takie mechaniczne konie, ale nikt nie byłby w stanie tego wtedy przyjąć, tak? To było za wcześnie, więc on mógł tą wizję mówić jakoś, że no, tak jak też Henry Ford mówił, tak, jeżeli pytałby ludzi, czego oni oczekują, to by powiedzieli, że szybszych koni, tak, a tymczasem on im dał zupełnie coś innego. Więc w chwili, kiedy jest taki wizjoner, który widzi tą przyszłość tak do przodu 50 lat, a ludzie są w stanie przyjąć 10 lat do przodu, to co wtedy? To im mówi, że, no, że jest tam coś zamglone za 50 lat, a za 10 lat to będzie wyglądać tak? Pisze książki jak lem. Rozumiem. No bo w tym momencie no, trzeba jakoś połączyć to z rzeczywistością i z działaniem, tak? Jeżeli nie ma do tego zaplecza i ma możliwości, to albo umiemy je skonstruować, tak? I dojść do tego, albo napiszemy fantastykę, która za 50 lat się okaże rzeczywistością, tak? No tak. No tak. Czyli w ten sposób. No ale załóżmy, że to jest jednak ktoś taki, kto jest w stanie to zrealizować i chciałby się podzielić tą wizją ze swoją załogą, więc pytanie, czy on już mówi im, co będzie za 50 lat, czy na razie się skupia na tym, co jest za 10 lat, żeby oni byli w stanie to jakoś przyjąć. No to jest tak jak o tym, z tym przysłowiem o budowaniu okrętu, tak? Że to jest to rozbudzenie marzenia, tak? I to marzenie może być wspólnym marzeniem, tak? Nie musi mieć super, super konkretu i ono się dokonkretyzuje z ludźmi, jeżeli to jest realizowalne, jeżeli to jest nie jest to na etapie fantastyki. W związku z tym jeszcze raz, nie musi być to perfekcyjne, ważne, żeby zaczęło się dziać, bo tylko w konfrontacji z rzeczywistością ona zacznie ewoluować. No tak, to. No tak, no tak jak w startupie, tak. No, zaczynamy z jakąś koncepcją na początek, będziemy robić aplikację dla grzybiarzy, a później się okazuje, że to nie dla grzybiarzy, tylko dla rybiarzy. Ale gdybyśmy nie zaczęli, to się tego nie dowiemy, tak? No, tak to wygląda weryfikacja tego na rynku. Więc musimy zacząć. No to tak, no to jest spójne. Zresztą tak jak ze śniadaniami, tak? Turkusowymi. Zaczęliśmy od śniadań pięciosobowych. A teraz mamy społeczność ogólnopolską i jeszcze się przerodziło to w streamy w tym momencie. Myślę, że jakbyśmy was zapytali parę lat temu, czy ciebie, czy Gabi, co chcecie, no to stworzyć lokalną wrocławską społeczność. Tak, szybsze konie. No, coś w tym jest. Dwie minutki, czy jeżeli ktoś ma jakieś pytania, to śmiało. Piszcie, a jak nie, to za chwilkę kończymy. Nie ma pytań. Jak nie ma pytań, to bardzo chcę wszystkich zaprosić do tego, żeby docenić tą rolę i żeby się jej nie bać dla tych, którzy mają tą wizję, tylko po prostu w nią wchodzić i mówić głośno o tym. I też jak się mówi głośno o tym, o nawet najbardziej odjechanym marzeniu, tutaj myślę, że Małgosia mnie wesprze, to ono zaczyna nabierać kształtów i mieć większą szansę na realizację. Zrealizujmy marzenia, zwłaszcza turkusowe.
urwało mnie. Tak, urwało ciebie, ja powiedziałam realizuj, że jeżeli mówimy o marzeniu, to ono nabiera kształtów i zaprasza inne osoby do tego, żeby wspólnie je realizować. Może nie my je zrealizujemy, może ktoś je przejmie, jeżeli nie mamy odwagi na to, żeby je zrealizować, tak czasami też bywa. A zakończyłam, żeby realizujmy marzenia, zwłaszcza turkusowe. Zgadza się. Zgadza się. Super, bardzo ci dziękuję. Dziękuję wszystkim za to, że byliście i też dziękuję tym, którzy zobaczą to później. Wiem, że myślę, że nawet większość osób później to ogląda, nie każdemu też ta pora odpowiada, ale dzięki tym, którzy byli dzisiaj i że zadałyście pytania. Także super, bardzo dziękuję. Ja myślę, że ten temat jeszcze jakoś będzie powracał, może nie bezpośrednio, tak, ale uważałem, że jest taka potrzeba rzeczywiście powiedzieć o tym, bo to jest, tak jak powiedziałaś, chyba niedoceniana trochę taka rola. I tak mi się wydaje, a jest kluczowa, bym powiedział. Dokładnie. Dziękuję super. Bardzo. Jeszcze raz dzięki. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Dzięki.